Halo, dzień dobry, z tej strony McCrafter i uznałem, że znowu pora wyrwać się na trochę z Modernowa i pojeździć po Pomorzu. Dzisiaj nieskazitelnie białym Jelczem 120M ukośnik 2 chyba bodajże. Dużo wypowiadać to ja się nie będę na temat tego autobusu, bo nie jestem jakimś wielkim znawcą. Mogę jedynie powiedzieć to, co pamiętam, że jak to wyglądało, to tak to właśnie tu wygląda. Pamiętam zawsze te błyszczące te plastiki tutaj takie były, tylko ja to częściej chyba czerwone widywałem, błyszczące te plastiki i tutaj trochę materiału z cieniutką gąbeczką, dosyć twarde te siedzenia były. Co my tu mamy w środku? Mamy kasowniki, na których się nic nie wyświetla, guzik stop, one nawet działają, ja wam powiem. Co tu jeszcze w tym autobusie działa? Tu nic się nie da pootwierać, ale można sobie pozmieniać felgi. Spoko, ja do białego sobie wziąłem takie, a co tam? Oczywiście daszek działa na trzy możliwe strony. Jeszcze działa tutaj, proszę bardzo, tu są wysokie tekstury. Elegancko widać, otwieranie awaryjne. To też działa. A zobaczcie, teraz jak ktoś chce, to może się poszarpać z tymi drzwiami. A one i tak się zamkną, a po wciśnięciu tego guzika się nie jest ciśnienie otłoczone na te drzwi i można je sobie ręcznie otworzyć. A nie wiem, jak w te drugie trafić. O, trafiłem. Proszę bardzo. Także z takich ciekawostek to tutaj działa. Tutaj mamy wlew. W innych modelach, w innych kolorach tutaj jakieś zacieki są na przykład. To też fajnie wygląda. Ten akurat wygląda tak, jakby dopiero co wyjechał z fabryki. Dzisiaj jedziemy automatem. Zazwyczaj nie jeżdżę, ale jakoś mi nie podpasowała skrzynia w tym autobusie, bo to jest paczka autobusów i tam jest tych modeli różnych. Jest i trójeczka, i z faceliftem, automaty, nieautomaty, czterobiegowce, sześcio czy tam pięciobiegowce. Żadnym mi się fajnie nie jeździło. W sumie tym czterobiegowcem się nawet dosyć ciekawie jeździ. No dobra, jak się jeździ tymi automatami? Nie wiem. Robię dobrze? Trzeba ruszać. No dzisiaj chyba będzie taki raczej cichy odcinek. Dla bardziej fanów autobusów, którzy lubią sobie posłuchać tych dźwięków, bo dźwięki są fajne w tej grze, i popatrzeć, jak to wygląda, bo taki film nagrany z trackerem zawsze wygląda ciekawiej niż taki odmachania myszką albo kręcenia klawiaturą. Czy jak to tam inaczej, można sobie tutaj kamerę zmieniać w tej grze. W każdym bądź razie ja trackera sobie zrobiłem sam ze starej lampki rowerowej. Można i tak, bo fajne są te wersje z odblaskami i w ogóle, bo to lżejsze i baterii nie trzeba. Ale to trzeba mieć też i kamerkę specjalną, żeby móc sobie wersję z odblaskami zrobić. A ja mam taką zwykłą, zwyczajną, normalną kamerkę, więc sobie wziąłem wieszak, starą czapeczkę. A zebrałem tą lampkę, dołożyłem parę przewodów. Umieściłem sobie trzy diody na odpowiednio wyjętym tym wieszaku. Jak widzicie, działa to bardzo, bardzo dobrze. Mogę nawet i te przody się wychylić i w bok. Fajnie jest. Bardzo przydatna rzecz do takiej gry. Tylko no, trzeba się pobawić trochę. Pieniędzy nie wydałem na to absolutnie żadnych. Ewentualnie, jakby liczyć to za prąd, który musiałem zużyć w komputerze, żeby obejrzeć filmik, jak to zrobić. Bo są filmiki na YouTubach, jak sobie takie urządzonko zrobić. Ja nie ma akurat takiego, jak to zrobić z lampki rowerowej. Ale jak już wiecie, jak to zrobić, no to lampkę też rozebrać, żaden problem. Wylutować diody, dołożyć przewody i wlutować z powrotem na swoje miejsce. Nie bardzo znam tą trasę, jeszcze mgła jest do tego. Nie wiem, jak to wyjdzie dzisiaj. No, Staszewo my się kierujemy. Mamy tu pierwszeństwo. Dobrze, bardzo dobrze. Coś mi ścina się dzisiaj ta gra. Nie wiem, coś mam źle ustawione chyba.
fajny kawałek mapy i też dzisiaj jedziemy bez zimy, żeby sobie pooglądać, jak ta mapa wygląda na innych trasach, nie przykryta śniegiem. I no, to sporo się zmienia ta mapa, jak jest biała, a nie. Nie wiem, czy na dobre, czy na gorsze. Każde warunki pogodowe mają w sumie swój klimat w tej grze. Są naprawdę, mimo że silnik jest słaby i wszystko tutaj, to jednak te warunki pogodowe fajnie tutaj oddali i to naprawdę można sobie mocno je modyfikować na każdy możliwy sposób. Choć się lekko pośpieszony autobusik, do 40, my sobie lecimy prawie 50, ale to tak chyba normalnie każdy jeździ. Nawet autobusami, więc... Ważne jest, aby dojechać na czas. Ja mam, z tego co widzę, już zapas niezły. Ale ja nie lubię się opierdzielać. W końcu to tylko gram, mogę sobie trochę pozapierdzielać. A jak ktoś lubi zapierdzielać, to oj, za mocno trochę przyhamowałem. Przepraszam, ludziki. Dzień dobry pani. Wsiadła pani? Wsiadła. Nikt nie wysiadł, to znaczy, że nie było tak źle z tamtym hamowaniem. Kurde, już chciałem łapać za gałkę biegu. Takie przyzwyczajenie do manuala. Pierwszy raz w ogóle jadę automatem chyba. Ale spoko, przyjemnie się jedzie. Mogę sobie cały czas dwie ręce na kółku trzymać. I nawet chyba lepiej się skupić. Chociaż nie, no skupić na jeździe. To automatycznie się te ruchy ręką wykonuje, także to nie ma, że to się musi się rozpraszać, bo wrzucasz bieg, nie? Fajne, takie zakręty jak ten to mi się podobają, bardzo szeroki. W ogóle na przeciwny pas nie wyjechałem. Nawet jakoś nie musiałem się przykładać do niego. W ogóle jaki dym poszedł przed chwilą w lustrze, widziałem z tej rury. Ale hardcore. Jezu, jak mi klatkuje ta gra dzisiaj. Ale było. Trudno, to jest opcji. Pewnie każdemu chodzi podobnie. Może ja grafikę trochę za mocno sobie wyżyłowałem. Mam tak dosyć dobrze ustawioną tą grę. Czy ja zajeżdżam na przystanek, to powinienem na luz rzucać w tym automacie, czy mogę cały czas zostawiać na drive i sobie zarzucić ręczny na przystanku? Ktoś wie? Ktoś jest taki mądry? Może mi ktoś powiedzieć? W sumie styczności z automatami to ja nie miał żadnej. To jedziemy. Ostaszewa, tu mamy skręcić, tak? O, idzie z rury. Teraz widać dobrze w lustrze. Daje! Dieselek. Co to za auto jest w ogóle? Maneta. A, to najpierw robili samochody, a później DVD, tak? A później się jeszcze przebranżowali na części komputerowe. Dlaczego noga nie rozboli, cały czas na hamulcu trzyma. No panowie, ale gdzie, no czemu wy na ścieżce rowerowej stoicie? Jak ja nie rozumiem takich ludzi. Jest całe przejście szerokie, jak się masz dla pieszych, obok jest kawałek wąziutkiej ścieżki rowerowej. To oni sobie stoją i czekają na przejście przez ulicę na ścieżce rowerowej. Ktoś wie, co kieruje takimi ludźmi?
Jezu, ale hałasujesz, kolego. Ja się zagapiłem. Będzie MacCrafter pirat drogowy. Proszę wsiadać. Dzień dobry. Halo. Nie wiem, chciałem rzęczyk włączyć, to był jakiś dziwny dźwięk. Ale kuźwa, te automaty to dają, wciskasz te gaz do opory, masz wywalone. On później huczy tu jak oszalały. Oczywiście mgielne powłączane. Żeby nie było. Bardzo nie chcę się teraz manewrować kamerą. Mniejsza w to. Ale co? Było widać na początku. Kto ma wiedzieć, ten wie. O, McDonaldy. A to już takie trochę modernowe bardziej. Ta nowsza wersja taka. No wcześniej McDonaldy były w innej kolorystyce. O, panie man. Dzień dobry. Kontrola prędkości. Kołusze. O, pan Mana znowu jedzie, taki sam. Oj, Golfik stary. Jest i kontrola prędkości. Nie mrygało, to dobrze. Halo, panowie, co tam się tak wolno jedzie? Co się tam stało? Przepraszam, ja mam rozkład jazdy. O, Martin Tarik. Czy to z przodu przed tym ukośnikiem to jest kierunkowy? Pięciocyfrowy? Czy to dwa numery są po prostu podane? Nie, chyba dwa numery. Nie, no nie mogą być dwa numery, bo jeden jest pięciocyfrowy, drugi sześcio. Co to jest? Nie wiem, nie znam się. Jaki odcinek? Dzisiaj na wszystko nie znam się. No i spoko. O, piesi. Oj, przystanek. Dzień dobry. Przyjechałem po panią. Halo. Cześć pani. Już, spokojnie. Już otwieram. Proszę wchodzić. A tym mogę robić pip. Ale to jest te pip od drzwi? Jest przy drzwiach, to może od drzwi. Co się stało? Zamknęło się wszystko? Dzia. No to jedziemy. Do widzenia państwu. Trochę tutaj ten słupek tak z dupy jest, albo moja kamera jest tak z dupy, bo zasłania mi to lustro. Muszę się bardziej do przodu przychylać, żeby je obejrzeć sobie. Długie pole. Wyjechaliśmy z długiego pola. To my w ogóle w długim polu byliśmy, ale jaja. Dobra, to już koniec trasy. Można pozapierdalać. Ostatni przystanek chyba. Chociaż nie. Zaraz. Ostaszewo Gdańska. Nie, to jeszcze kurde. To jeszcze jedna trzecia trasy gdzieś została. Patrzcie, 8 dych daje radę, ale już hałas jest niemiłosierny. Obroty się wręcz skończyły. Mogę w automacie tak w trakcie jazdy sobie zrzucić? Wolę nie próbować. Chyba nie.
O, widzicie, jak się wynurzył nagle znikąd? A jeszcze gorszą mgłę można ustawić w tej grze. Nie ma co wyprzedzać, bo to niedużo przed nim widać, o. Proszę bardzo, jak się wynurzyła osobówka. Jedzie nic, widzisz, nic nie widzisz. Ale autobus nie jest za szybki, zanim ty się rozbujasz, tam się może pojawić światełko. No i to już by było nieciekawe, takie spotkanie. Fajnie przez ten lasek, fajny klimacik tutaj jest, jeszcze taka mgiełka i ta mokra jezdnia i w ogóle cienie się odbijają od tej drogi. Może przez to, że tak dużo tych cieni jest, tam i FPS-y spadają. No wiadomo, jak ta gra jest zoptymalizowana. Panie, co tam, jeździki były na drodze, czy co? Jedzie w ogóle coś przed tobą, a druga ciężarówka, przed którą nic nie jedzie. Czyli spoko, ty nie byłeś największym mamusem, jest jeszcze drugi, który jest jeszcze bardziej ostrożny. Nie, nie mówię, że coś. On nieodpowiednie słowo użyłem, ale wiecie, to jest tylko gra. A normalnie to nie mam nic przeciwko temu, żeby w taką pogodę ktoś się zamarzył. Jak dają czadu? Ten z tyłu teraz cwaniak, a ja to już w ogóle. Bo jak coś będzie trzeba przypierdzielić, to walnie tamten przed nami, a my może zdążymy zahamować. No jak tam droga? Panowie? Podwójna ciągła, coś się dzieje, gdzieś wjeżdżamy. Jest i stacja benzynowa. Ostaszewa. Jest i nasze miasto docelowe. Ile tu jeszcze? 2-3 przystanki zostały i pętla? Coś koło tego. Fajnie się jedzie tym jelczem. Nawet automatem. Nie, nie, czekaj, bo tam była strzałka na zajezdni. No, Ostaszewa prosto. Walną gafę. Hehehehe, jest i przystanek. Oj, znowu na krawężnik najechałem, aż mi kierownicę odbiło. Siadaj ta. Jesteś czysty? Co, dziękuję. Zmieściłbyś się pan. A teraz to już daj mi wyjechać, jak już stoisz tam. Jo, teraz to już ostry lak. Ciekawe, czy mi się gra w ogóle nie wysypie. Nie no, w sumie to mi się jeszcze nigdy nie wysypała tutaj ta gra. Dobrze jest. Fajnie tam była wygląd. Bardziej przesłania budynki i to wszystko i za tej mgły to wszystko może lepiej wyglądać. Dobra, walimy w nasz zakręt. Ale ścięty? Perfekcyjnie. Dobra. Ostro dym daje. Kolega skręca. Kolega parkuje? Co kolega robi? Dziwnie jedziesz. Panie, niepokoisz mnie pan. Coś tu jedzie? Skręca. A tu jakoś tak po tej kostce w ogóle
ani kierownica nie drga, ani autobus nie drga jakoś mocniej. Nie nałożyli tu chyba tej kolizji żadnej. Ale on ma, kurde, łapie buta, jak tam któryś tam bieg wrzuci. Dzień dobry pani, proszę siadać sobie. No, tu się wysypuje sporo ludzi, ostatni przystanek chyba. Dobra, lecimy, bo zielone. Ludzie wysiedli. Czemu mamy czerwone? Niedobrze. Dawaj, bierzemy golfa. No, no. A, widzisz? Dopiero dałeś radę. W ogóle jakiś tuningowiec jedzie, światła se zmienił. Szyby na fioletowe zrobił. Kurwa, 80 po mieście. Nieźle. Osiedle Leszczynki prosto. My tu mamy chyba przystanek. Ha. Jest ładne ścieżki rowerowe, fajne. Bez żadnych krawężników, bez niczego. Na skrzyżowaniu można elegancko sobie przyjechać. Fajnie to wymyślili, to jest fikcyjne Pomorze. Nie, jednak tu nie ma przystanku, tu mi się z inną trasą pomyliło. Ale lepiej sobie zjechać na prawy pas, skoro jedziemy autobusem. Co z tego, że jedziemy szybciej niż osobówki? Ale to wiadomo, to ja prowadzę, nie? Więc nie ma opierdalania się. W ogóle ja chyba w jakąś złą trasę pojechałem, mi się wydaje. Miałem gdzieś wcześniej chyba skręcić. Gdzieś się walnąłem chyba w którymś momencie. Bo to jest w ogóle inny przystanek. Dobra jaja, dobra, pojedziemy jeszcze kawałek do przodu i najwyżej po prostu skończymy dzisiejsze tutaj posiedzenie przy Omsi. Ale dobre zbyty. Jestem ciekaw, w którym momencie źle pojechałem. Ale to wiecie, to już praktycznie był koniec trasy, to już był ostatni przystanek tamten. A teraz to ja w ogóle nie wiem, gdzie ja jestem. Gdzieś pojechałem, gdzie jeszcze chyba nie byłem. W inną trasę jakoś się wbiłem chyba. Co tu jest za przystanek teraz? Obrońcy Poczty Gdańskiej. Osiedle Leszczynki za znakiem. No, nie w tą stronę pojechałem. Jeszcze mikrofon trafiłem teraz z ramienia, kręcąc sobie na zakręcie. Dobra. Pięknie podjechałem na koniec. Dobra, dzięki za uwagę w OMSI. Skoro kanał jest o zupełnie innej tematyce, ale widać, że parę osób się znalazło, którym pasuje. A i dzięki bardzo temu koledze Gniot za ten autobus. Bo to on mi go podesłał. Na razie, trzymajcie się, cześć.